emocje będą ogromne. Wszyscy fani piłki ręcznej wiedzą o tym, że Mistrzostwa Europy są najtrudniejszym turniejem, który prezentuje największy poziom. O tym świadczy też grupa, jaka będzie tutaj grała w Gdańsku. Duńczycy, jest to światowa czołówka i to nie podlega żadnej dyskusji. Mamy zespół Węgier, który od półtorej roku prowadzi szkoleniowiec Vive Kielce, Talan Duszabajew. Także to sama jego obecność na ławce trenerskiej obiecuje bardzo wysoki poziom. Jest zespół Rosji, który nie trzeba nikomu powtarzać. Rosja od zawsze grała w piłkę ręczną. Podejrzewam, zawsze będzie w tę piłkę ręczną grała. Także te trzy zespoły obiecują naprawdę bardzo wysoki poziom. Jeżeli do tego wszystkiego dopisze się jeszcze Czarnogóra, także jestem pewien, że każdy mecz będzie dostarczał tonę emocji tutaj kibicom zgromadzonym w Ergo Arenie. Jak ten turniej będzie, jakim on może mieć wpływ na, nie wiem, na rozwój piłki ręcznej w Gdańsku? Uważam, że my, gdańszczanie, powinniśmy jak najbardziej skupić się na tym, aby te mecze dotarły do jak największej liczby dzieci i młodzieży. Jednak nasi wspaniali kadrowicze wiecznie grać nie będą, a że tak powiem, tak wspaniałych następców jak na razie nie widać. Dlatego na sercu leży mi, żeby jak najwięcej dzieci, jak najwięcej młodzieży uprawiało tą piłkę ręczną. Jeżeli pod wpływem takiego meczu jak tutaj, czy takiego turnieju, jaki będziemy mieli okazję oglądać, dziecko powie do taty: tata, proszę cię, zaprowadź mnie na trening piłki ręcznej, czy w ogóle na jakikolwiek trening, to już będzie ogromny sukces. Proszę sobie wyobrazić, w takim mieście jak Gdańsku niech 100 dzieci zacznie uprawiać sport i z tego 50 niech zacznie uprawiać piłkę ręczną jako swój tam sport docelowy. A w przyszłości, po tym centralnym szkoleniu, niech 10 będzie grało w jakichś zespołach ligowych. Albo jeden z nich niech trafi do reprezentacji. To jest ogromny sukces i uważam, do takiego czegoś powinniśmy dążyć. Na Mistrzostwach Europy Polska jest gospodarzem. Jak oceniasz szanse naszej drużyny? Jesteśmy gospodarzem, mamy bardzo silny zespół, jesteśmy brązowym medalistą mistrzostw świata, dlatego wydaje mi się, że przed zespołem poprzeczka jest bardzo wysoko zawieszona i dobrze, bo to na pewno zwiększa motywację. Uważam też, że turniej rangi mistrzowskiej organizowany w kraju wyzwala dodatkowe pokłady energii, emocji, także pomimo tych problemów, które niestety są zdrowotnych w reprezentacji, będziemy w stanie jakąś wolą walki zrekompensować i będziemy walczyć w finale. Może zdobędziemy złoty medal, aczkolwiek nie chciałbym wywierać jakiejś tam wielkiej presji na zespół, gdyż Mistrzostwa Europy są bardzo trudnym turniejem i uważam, że sam udział w półfinale już będzie ogromnym sukcesem.